Dzień dobry, witam Państwa w 30. już odcinku Viva la Libertad Carajo. Obserwujemy poczynania prezydenta Argentyny Javiera Milei do dnia 9 czerwca bieżącego roku. Także zobaczymy, co się, wydzie, co się wydarzyło, a wydarzyło się sporo ciekawych rzeczy. Dlaczego warto, go, że warto to oglądać? Bo <laughs> wydaje się, że jest to pierwszy prezydent, w ogóle pierwszy polityk tej rangi, który wytoczył wojnę mechanizmom standardowym mechanizmom które rządzący wykorzystują żeby dojść w własne narody żeby je eksploatować i warto poznać te mechanizmy i myślę że w momencie kiedy je poznamy no to w tym momencie będziemy na pewno kibicowali Javierowi Milei jak zwykle materiał przygotowali dla państwa korespondent Pafer z miasta Pomyślnych Wiatrów czyli Paulo Carlos da Silva oraz Jan Kubań. Milei Komentuje wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Europie. Milej wyraził zadowolenie z wyników wyborów. Stwierdził, że kilka miesięcy temu stanął naprzeciwko ludzi promujących antyludzką agendę 2030. A dzisiaj Europejczycy pokazali tym ludziom czerwoną kartkę, co w efekcie powstrzyma te działania. Milej powiedział słowami generała San Martina: Jeden krzyczący człowiek robi więcej hałasu. Niż stu milczących. Tym razem krzyczy już nie tylko Lew Javier Milei, ale i tysiące następnych polityków. W takich warunkach o żadnych lewicowych agendach w Europie nie może być już mowy. To, co jest ważne, to, żeby mądrze ten sukces wykorzystać i wzajemnie wspierać środowiska wolnościowe w Ameryce i Europie. A energia na giełdę. Zgodnie z planem restrukturyzacji państwowych spółek rozpoczęto przygotowania do wejścia na giełdę spółki wydobywającej ropę naftową Accumcagua Energia. Takie pozyskanie kapitału dla przemysłu wydobycia ropy naftowej ma sens teraz, gdy Milei odbył już wizyty do Stanów Zjednoczonych, zachęcając kapitał amerykański do inwestowania w Argentynie. Mając takie wsparcie, emisja akcji ma duże szanse powodzenia. Likwidowana jest Agencja Pomocy Osobom Płciowym. W ramach swoich działań światopoglądowych, Milei skutecznie wycina wszystkie możliwe pozostałości ideologii kobiecych i płciowych, z prawodawstwa i sfinansowania z pieniędzy publicznych. Koniec z sfinansowaniem urojeń. Każdy człowiek ma równe prawa, i osoby płciowe są pod ochroną tego prawa na równych zasadach, jak wszyscy inni. Nie ma potrzeby tworzenia prawa równoległego, a już w szczególności rozbudowywania struktur organizacyjnych, których koszty działania mają za zadanie zapewnić luksusowe życie bandzie cwaniaków, a koszty te mają pokryć wszyscy obywatele. Milei na G7. W tym tygodniu Milei planował wizytę na szczycie G7 we Włoszech. G7 to najbardziej rozwinięte gospodarki Zachodu: USA, Kanada, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Japonia. Celem tej wizyty miało być dalsze zacieśnienie współpracy Argentyny z Zachodem i pozyskiwanie inwestycji. Jednak w ostatniej chwili Milei odwołał swoją wizytę na szczyt G7, a także swój udział w konferencji poświęconej sytuacji na Ukrainie. Prezydent Milei ograniczy swoją wizytę w Europie do spotkania z władzami Hiszpanii i Niemiec. Oznacza to, że nie dojdzie do zapowiadanego spotkania z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Przyczyną odwołania wizyty na szczycie G7 była prawdopodobnie chęć uniknięcia niewygodnego dla Milei spotkania z prezydentem Brazylii Lulą. W tym miejscu warto przypomnieć, że działania Milei w zakresie inwestycji zagranicznych. Mają dwa wektory. Z jednej strony, Milei robi reformy państwa, aby zachęcić kapitał do inwestowania, ale z drugiej strony zachęca kapitał do inwestowania, aby wytrącić argumenty swoim przeciwnikom i postawić ich w pewnym sensie pod ścianą. Jeżeli nie zgodzicie się na reformy prawa, no to będziecie winni utraty tych inwestycji. Hiszpański z Milei. Estamos limpiando toda la corrupción en materia de programas sociales. Sprzątamy całą korupcję w programach socjalnych. I, proszę Państwa, trzykrotnie powtarzamy z prezydentem Milei. Estamos limpiando toda la corrupción en la materia de programas sociales, estamos limpiando toda la corrupción en la materia de programas sociales, estamos limpiando toda la corrupción en la materia de programas sociales. To jest tej całej korupcji w programach socjalnych. To elemento de wszystkich programów socjalnego rozdawnictwa. Nieważne, czy było to rozdawanie worków ziemniaków przez związki zawodowe w upadającym PRL-u, czy programy rozdające miliardy dla uprzywilejowanej kasty. Pieniądze, które rozdawane są poza mechanizmami rynkowymi, opartymi o obustronnie, dobrowolne transakcje zawsze kończą się korupcją i zawsze trzeba te programy odcinać piłą łańcuchową. Proszę Państwa, to jest standard. Oni te wszystkie rzeczy. Ja o tym pisałem w książce, co każdy nastolatek o rządzących wiedzieć powinien. Oni mają pewnego rodzaju stałe mechanizmy, które wykorzystują. Jednym z takich mechanizmów jest właśnie tworzenie problemu i organizowanie, Pomocy, żeby ten problem rozwiązać. I to jest wielkie pole dla korupcji, do zarabiania publicznych pieniędzy, do wyciągania tych pieniędzy, no i oczywiście zbijanie kapitału politycznego. Wszystkie narody powinny się pilnować, żeby do takich sytuacji po prostu nie dochodziło, żeby rządzący nie wymyślali sobie problemów, tylko żeby te problemy do rozwiązania były rządzącym przydzielane przez społeczeństwo. Tym się macie zająć. Co więcej, tak jak zrobiono to w. Nowej Zelandii powinny być wskaźniki efektywności działania rządzących. A tak, oni sobie wydają nasze pieniądze, są nieefektywni, a jeszcze mając propagandę pod swoją kontrolą, robią wszystko, że w naszych w większości mózgów naszych obywateli mamy takie wrażenie, że oni robią, że oni są pożyteczni, potrzebni i efektywni. No totalna bzdura. Także milei dokładnie to wszystko tutaj pokazuje. Bonus krajoznawczy. Park Narodowy Bosques Petrificados de Jaramillo. Bosques Petrificados, czyli spetryfikowany las. W geologii petryfikacja to jest proces polegający na konsolidacji na przykład piasku w piaskowiec. Park znajduje się w południowej Patagonii. Jest to obszar płaskowyży bazaltowych utworzonych w wyniku erupcji wulkanicznych około 18 milionów lat temu. Lawa pokryła porastające ten teren lasy, powodując ich petryfikację. W wyniku erozji drzewa te zostały odsłonięte. To, co teraz widzimy, to w istocie minerały, które przez miliony lat wypełniły pustkę w lawie po tych właśnie drzewach. Niektóre z tych drzew to giganty o wysokości 100 metrów i średnicy pnia 3,5 metra. Istnienie przed milionami lat gęstych lasów w tym regionie pokazuje jak wypiętrzenie Andów wpłynęło na zmianę ówczesnego klimatu wilgotnego, na obecny klimat suchy. Obecnie na terenie parku żyją m.in. puma płowa, szary lis południowoamerykański spokrewniony z lamą peruwiańską guanaco andyjskie. I na koniec. Wszystkim oglądającym życzę zwycięstwa wolności słowami milei Viva la Libertad Carajo – oraz tego, by Państwo zrozumieli właśnie te wszystkie mechanizmy, których nie jest tak dużo, które są wykorzystywane przez rządzących właśnie po to, żeby udawać, jacy to oni są potrzebni, a de facto, żeby rozwalać kraje. Człowiek, który nie ponosi odpowiedzialności, nie może dobrze rządzić. To jest chyba jedna z podstawowych reguł i tej reguły powinniśmy się trzymać. Nasi rządzący nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Dziękuję bardzo i zachęcam na następne rozmowy na naszym kanale. Muchas gracias y viva la libertad carajo. Muchas gracias y viva la libertad carajo. Muchas gracias y viva carajo.